cień. Widzisz noc i widzisz dzień. Pory dnia i pory roku i czas, który mija wokół. To całe szaleństwo wynika z odkrycia pana Kopernika. To z niego był spryciarz taki, co odkrył, byśmy wiedzieli, że to wcale nie słońce krąży wokoło ziemi. I dzisiaj każdy pamięta, na co dzień i od święta. I prawda ta nie ma końca, to ziemia krąży wokół słońca. Jeśli masz pasję, będziesz pracowity, pilny, wytrwały, zaangażowany, ciekawy świata, będziesz podążać za marzeniami, wtedy ty będziesz mógł zostać małe ciała niebieskie lecą przez kosmiczną przestrzeń. Z ziemi widać je świetnie, gdy się zbliżą dostatecznie. Małe ciała niebieskie lecą przez kosmiczną przestrzeń. Z ziemi widać je świetnie, gdy się zbliżą dostatecznie. Oderwałem się, kosmos niesie mnie. Takich skał jak ja, cała chmara jest. Meteoroidy mówią mi, ode mnie mniejszy jest tylko pył. Jestem skalnym kawałkiem, drobnym odłamkiem, kosmicznym okruszkiem. Małe ciała niebieskie lecą przez kosmiczną przestrzeń. Z ziemi widać je świetnie, gdy się zbliżą dostatecznie. Małe ciała niebieskie lecą przez kosmiczną przestrzeń. Z ziemi widać je świetnie, gdy się zbliżą dostatecznie. Czasem małe ciała niebieskie odwiedzają naszą ziemię. Przecinając atmosferę, rozgrzewają się potężnie. Patrzcie jak pędzę, jestem meteorem. Jak będę miał szczęście, to cały nie spłonę. A jeśli cokolwiek po mnie zostanie, to zaliczy na ziemi twarde lądowanie. Tak to już jest z meteorami. Obsypują ziemię swoimi resztkami, a resztki te nazywają się meteorytami. Ciała niebieskie lecą przez kosmiczną przestrzeń. Z ziemi widać je świetnie, gdy się zbliżą